Siema widzowie, a dzisiaj zagrałem na Majstarze na trybie Box Pipi i zdobyłem najlepsze itemy na serwerze. To co się działo to jest totalny hit, więc oglądajcie ten odcinek do końca. No i co, dzisiaj wam mogę wylosować mieczyk, no taki 70, więc jeśli chcecie go wygrać, to napiszcie widzę swój nick w komentarzu, strzelcie suba, dzwonę, łapeczkę w górę. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema widzę, z tej strony Krzysimir. No i jak widzicie widzę, udało mi się zdobyć, widzę full itemy cyklopa, no i dzisiaj widzę, je przetestujemy. Zobaczymy, czy uda nam się kogoś ciekawego zabić, więc oglądajcie ten odcinek. Oczywiście widzę od początku do końca, mam nadzieję, że wam się spodoba. No a jak tak widzę, no to strzelcie oczywiście łapeczkę w górę, no bo jest to oczywiście też dla mnie bardzo ważne. No i od razu widzę, oczywiście idziemy tak na hatrze widzowie, tak od razu na bar pipi, bo mamy na serio mega dobry set i no praktycznie nikt nam nic nie będzie nawet za dużo zadawał, więc najpierw zobaczmy, czy jest ktoś na netherite, a później może pójdziemy widzę na strefę taką piaskową. Widzę, wrzucimy jakiegoś... widzę, ja spróbuję go wrzucić w łeby, mam go widzę w łebach, tylko on gra strasznie, no nie wiem, cały czas używa tych usuwaczy i gra na tą elkę, widzę, jakby założył klatę, to byłoby od razu lepiej i bym wolał, jakby tak grał. Nie w ogóle łebować, ale ja na to mu nie pozwalam i spróbuję go tak zdropować od boczku, tylko czy mi się to uda, weźmy go, widzę, tak załebujmy, o tako, i będzie, dobra, widzę, niestety się nie udało, ale myślałem, że to może wyjść. Ziomek, widzę, jakiś random ma Venoma, więc jakbyśmy zabili to Venoma, widzowie, było Vita 3, to bylibyśmy giga na plusie, tylko chyba nam się to nie uda, bo uciekali trą. Ale widzicie, jakie my dajemy, widzę, bomby. Wy to widzicie, że ziomek już widzę praktycznie nie wyrabia, ale o tym mówię, widzę, po to zrobię to seta, bo już widzę, dostaje oczywiście plecy, widzę, co mnie mega wkusa. Więc widzę, po prostu dajemy tutaj łeba. Widzę, podebrali mi killa, widzowie. Oni mi zabrali killa, widzę, nie ma z niego nic, widzowie, co mnie mega wkusa. Ale widzę, mamy bobowite tą. Mamy tą bobowite, widzowie. Jak uda nam się, zabiłem, zabiłem. Widzowie, ten ziomek ukradł z niego Venoma! Widzowie, zabiłbym miecz Venoma, ale ten ziomek mi go podwalił, widzowie! I ten ziomek, który mi, widzę, napisał na czacie nawet Free71, jak widzicie, ten miecz jest kozacki! I już widzicie, ile osób zdropowaliśmy! I zdropowaliśmy jeden z najlepszych mieczy na serwerze aktualnie, widzowie! Czy wy to rozumiecie? Ale oczywiście go nie złapaliśmy, bo mieliśmy cały zasyfiony ekwipunek. Dobra, widzę, ja postanowiłem, że wejdę na piaski, bo mam w sumie takie dobre itemy, że ja się tego nie boję. Tylko widzowie, nie ma aktualnie haka przy sobie, bo oddaję go, pożyczyłem koledze, więc muszę uważać, bo nie mam widzę haka, czyli mistycznego itemu, no dzięki któremu się mega łatwo ucieka, więc będę musiał uważać. Widzę, bijemy jakiś Achilles, on jest chyba widzę w ogóle na cheatach, bo widzę jak on widzę gra i tak jest on na cheatach, więc muszę od razu widzę uciekać, bo widzę jak on mnie nawet bije, jak zakłada totemy i jest to widzę do rozpoznania, widzę po prostu. I będziemy się chyba bili po prostu widzę normalnie, bo jakby widzieliście jakie miecze dobre widzę polegają i naprawdę ja nawet myślałem, że to jest jakiś odpo, bo ma nikt po cyklu, bo Vita 3 i on ma jeszcze taki dobry miecz, ja się nie spodziewałem, że nawet go zabijemy, bo myślałem, że to cheater, a więc widzę, będziemy się tutaj poklepiemy, na razie się tutaj, bo nas miecz daje na serio mega duże plomby, więc robimy tak, widzowie, no i zobaczymy, czy nam się kogoś zdropować, widzę, weźmy te, bijemy go, no i widzę, zobaczymy, bijemy go, widzę, cały czas, tylko kurde, nikt tutaj nam nie chce za bardzo tutaj nam pomóc go bić, tylko biją nas, nie wiem czemu, więc widzę, kurde, widzicie, jak to czasem jest, bije nas, widzowie, jakiś tutaj Venom, tylko to są, ty, widzę, jeden klan i to mnie, widzę, wkurza, oni mnie zaraz będą próbowali raczej zrobić domek, więc widzę, ja po prostu stąd uciekam, bo nie ma sensu zrobicie 1v4, bo po prostu widzowie to nie ma największego sensu. Widzę, ja złapałem jakiegoś ziomka w łeby po prostu. No i widzę, zobaczymy, czy uda nam się go zabić. On jakoś dziwnie uciekł z tego łeba, ale widzę, nie wiem, co on w ogóle robi, nie? Ja mu wchodzę po prostu teraz do łeba. No i zobaczymy, czy uda nam... Widzę, on ucieka z łeba, nie wiem jakim cudem. Widzowie, nie wiem jakim cudem on uciekł z tego łeba, widzowie. On tak po prostu sobie leciał. Ale teraz widzę, lejemy sobie go po prostu. No i próbujemy go zabić. No i znowu się załebował, ale bije nas, widzę, jak miecz Hyperiona, więc fajnie, jakbyśmy go zabili. Widzowie, i teraz musimy skopywać to. Teraz widzę, ten ziomek jest coś, bo on robi domki i będzie fajnie, jakby on nam właśnie pomagał robić domki, tylko widzę, on, niektórzy używają tych usuwaczy, więc z tym trzeba uważać. No i widzę, po prostu powiedzcie, łebujemy takiego ziomę, on łebuje go, no i widzę, musimy widzę po prostu sobie pomagać z tym typem. O, widzę, dostał po totemie już i patrzcie, widzę,
Kurde, widzę, nie wiem, jakie cudem on tak wylatuje, widzę dziwnie. Więc trzeba patrzeć, naprawdę nie wiem, co on robi. I widzę, on prawie sobie tam zginął oczywiście. Fajnie, jakbyśmy trafili komuś taki efekt, że on, widzę, nie może używać elytry, jeżeli akurat byśmy go hitnęli. A widzę, ja idę obczaić, co się tutaj dzieje, bo tutaj widzę, że tutaj są jacyś dobrzy ludzie. Jest tutaj jakiś pusysty, widzę, Jacob. Więc widzę, trzeba tutaj uważać na pewno. Jest tutaj jakiś miecyk dobry, widzę, w łebie był znowu. Ale widzę, no patrzcie, co tu się dzieje. Widzę, o nie, widzę, tutaj już się zaczyna to, widzowie, więc mówię, że nie ma sensu, widzę, najmniejszego to robić, po prostu takie klepy. Jak oni mnie biją w 30, jeszcze mi robią, widzę, jakieś domki. A widzę, ja tutaj szukam potencjalnych ofiar do zabicia i mamy już tutaj mieczyk Hermiony, czyli jeden z lepszych na serwerze i widzę, bijemy się z nim do końca i widzę, zobaczymy, czy uda nam się go zabić. On dostaje cały czas, widzę, po to temat i widzę, kurde, dostajemy oczywiście te plecy, co mi mega przeszkadza, ale spróbujemy go oczywiście zabić, bo może się to nam udać i teraz on, widzę, dostaje cały czas, no i widzowie, to już nie ma szans, że się uda, bo dostaliśmy od innych osób hity, ale on, widzę, możliwe, że padnie sobie, nie, widzę, on już nie padnie, widzowie, bo on już tam pomagali mu koledzy, widzę, gdyby mu nie pomagali, to może by udało się go zabić. A widzę, ja postanowiłem, że wejdę na piaski, bo tutaj może się coś ciekawego dziać. Już widzę, mamy jakiegoś ziomeczka, który, widzę, po prostu dostaje, no i widzę, zobaczymy, to on dostaje cały czas po totemie, czy on nam ucieknie, widzę, tego to ja nie wiem, ale może uda nam się go zabić, tylko stakuje nam hity jakiś ziomek z tytanem, więc widzę, to jest słabe, no i teraz widzę, musimy, widzę, tutaj elegancko to zrobić. On, widzę, prawie sobie zginął, ale kurde, niestety udało mu się uciec. Widzowie, jest na mnie jakiś miecyk cyklopa, widzę, on ma miecyk cyklopa, więc fajnie byłoby go zabić, on, widzę, dostaje mocne hitki, więc widzę, on dostaje cały czas po totemach, on ma miecyk cyklopa, w ogóle przypominam, widzowie, a on się co najlepsze ledwo rusza, więc fajnie byłoby go zabić, ale widzę, no kurde, widzicie, co się dzieje, jego klan przychodzi, ale widzowie, on ma mieć cyklopa, no i prawie się udało. Ja postanowiłem, że tu wejdę i zobaczymy, czy uda nam się go zdropować, widzowie, bo ja się z nim biję, ale widzę, postanowiłem, że uciekamy, bo już widzę tych kolegów, widzowie, jego śmiesznych, więc po prostu nie bijemy się z nim. On, widzę, pewnie zaraz będą za wełnę wyciągać, więc to nie ma sensu. Jakiś ziomek se ucieka, ale on był chyba na bindzie, mi się wydawało, a jakiś Xola Fox, widzowie, widzę, on dostaje mocarne hity i czy on zginie, widzowie? Nie, widzę, nie zginął, ale może spróbujemy go zabić w locie, tylko on już zjadł koksa, ale widzę, patrzcie, jeśli zrobimy tak, polecimy dobrze i widzę, to nie, widzę, już się to nie ma prawa udać, bo nam zaczął za daleko uciekać, widzowie, ale mamy tutaj jakiegoś Steve'ka po prostu, którego, o, widzę, on miał usuwacza, ale widzę, po prostu patrzcie. Widzę, załebowałem jakiegoś ziomeczka, ale mamy tutaj znowu tego ziomeczka, który nas cały czas bije, widzowie, więc po prostu musimy sobie po prostu uciekać, no bo kurde, on ma, widzę, mieć cyklopa, jeszcze ma kolegów, a jak przyszedł sam, widzę, to dostawał niezłą na kopę. Poszedłem na H1, bo myślę, widzę, że ten będzie dobry wybór, no to jest pierwszy cecha, moczarny cecha, więc od razu, widzę, zobaczymy na netherite, jest tutaj jakiś ziom, on ma Hyperiona, widzowie, on ma Hyperiona, czy czemu, widzę, teraz jakieś Steve'y mają takie miecze, albo to jest Hyperion, albo to jest, widzę, Legolas, nie wiem dokładnie, ale widzę, jakbyśmy, kurde, jakby on się jeszcze bardziej tak pobugował. Mamy już, widzę, mało webów, więc będzie trzeba by go zabić, żeby, widzę, tutaj coś zdobyć. Więc fajnie, byśmy kogoś zabili, który ma weby osobę, bo nie chcemy się iść na spawna i dobierać. Ale znalazłem fajną osobę, która może mieć, widzę, takie webiki. On dostaje, widzę, mocne hity, widzowie, i czy go zabijemy? Tego sam nie wiem, ale no niestety nam uciekł i widzę... Widzę, postanowiłem, że wchodzę na piaski i to jest chyba, widzę, cheater, jak patrzę po niku, bo jest jakiś Maciuś 666 i ma taki, widzę, dziwny nick, więc to możliwe, że był jakiś cheater akurat. Widzę, tak, i on wchodzi jak nie wiem kto, widzę, w te piaski się nawet nie boi, widzowie. I zaraz, dobra, widzę, przetestujemy to, specjalnie dla was będę się z nim bił, przetestujemy, widzę, to, czy on jest cheaterem, tylko najpierw zabijemy jakiegoś ananaska, no i widzę, ja już to czuję, widzę, ja już to czuję, jak on mnie bije, widzę nawet, czuję to, widzowie, ale może ten sport ma taki dziwny nick, ale dobra. On dostał, widzę, po totemie, tylko dostajemy plecy od jakiegoś Steve'a właśnie i dlatego, widzę, jest mi potrzebny dobry, widzę, set. No i widzę, po prostu go sobie spróbujemy zabić, tylko dostajemy znowu od jakiegoś ziomka i widzowie, on może sobie akurat może zginąć, bo kurde, gdyby nam tylko nie stakowali hitów, widzę, na przykład podchodzi taki Steve i hita takiego ziomka, bo myśli, że go zabije, widzę. Nigdy tak nie róbcie, bo po prostu stakujecie hity lepszym graczom, widzę, co mają lepsze miecze i widzę, ktoś tutaj przyszedł i taki ananasek, widzę, co ty masz, człowieku, widzę, w głowie, co on ma, widzę, w głowie, po prostu, nie wiem. Weź, nie wiem, zginiesz sobie teraz, no i po prostu zginąłeś, no i gratulacje, nie? Szczere gratulacje po prostu, że zginąłeś, ziomek. Widzę, bije nas ten Maciuś i widzę, ja bym go zabił, tylko, kurde, on strasznie jakoś dziwnie gra, ucieka, coś nie wiadomo, co on robi. Jest tutaj kolejny ziomek, same Steve'y widzę w ogóle na tych piaskach, dzisiaj są jakieś, więc widzę, próbujemy, ale kurde, on oczywiście przeżył. Ja skopię sobie tego Maciusia, tutaj pobiję coś tego ziomeczka, tutaj pyk, elegancko, tutaj tego się z nim tutaj pobijemy. On ma, widzę, łopatę.
więc inaczej lub widzę. Dobra, ale mam lepszy pomysł. Wejdziemy, widzę, z tego ziomka, co sobie kopię, nie? Bo to jest, widzę, jeszcze lepszy pomysł, bo on, widzowie, się nawet to nie spodziewał. Ja widzę, dostał mocarne hity, tylko już widzę, że tutaj się coś dzieje i wolę go sobie tutaj skopać, tylko widzę, on, widzę, za szybko tutaj berlinkami biega, więc to jest jedyny problem. Ja się biję z tym Maciusiem i on ma właśnie chyba, widzę, on ma, widzowie, tego, on ma, widzowie, jak ja to mówię, no on ma, widzę, po prostu... On ma, widzę, po prostu tego, autototem. No i po prostu to widać, widzę, nawet jak on mnie bije, że po prostu od razu mu się zakłada, albo ma po prostu binda, że samo mu zakłada jakby. No i kurde, mnie to po prostu wkurza, że on tak dziwnie gra, więc już po prostu się z nim nie będziemy bili. Widzę, ja się tutaj wkleiłem, no i widzę, przyszedłem sobie też na nowy sektor i ten żaluzja, widzę, ma dobre miejsce, jestem tutaj, jego koledzy mnie łebują, więc po prostu nie ma sensu, widzę, ja sobie wejdę po prostu na piaseczki elegancko i widzę, jest tutaj ten puszysty Jacob, widzę, on mnie tak wkurza, widzę, tym swoim graniem, ten połowy krambela jest, widzę, odpalony po prostu, co mnie tak, widzę, też wkurza, że to jest jakiś hit. Widzę, a ten ziomek w ogóle to, on ma, widzowie, to jest cheater w ogóle, bo już go pamiętam. No i widzowie, on współpracuje z tym klanem Bella, więc możecie zgłosić, widzę, klan Bella za to, że współpracują. Tylko po prostu on nie jest specjalnie w klanie Bella po prostu, żeby nie ostali bana i to jest po prostu wkurzające, że oni się tak współpracują z tym cheaterem. Ale teraz widzę, mamy jakiś, koniec tematu, widzę, mamy ziomeczka, który ma, widzę, po prostu jakieś lepsze troszkę itemki od tamtych. Więc widzę, ja po prostu, ale dobra, widzę, zaprezentuję wam jego autototemik na przykład, widzowie. Zaraz jak będzie miał jeden totemik, widzę, w łapie, to zobaczycie, jak on sobie, widzę, autototemikuje. No i zobaczycie, widzę, sami, nie? Ja mu tam nie będę, widzę, on już się tam dobierał ze shulkerów, jeszcze autototemem sobie klikał na berlinki tam swoje, więc widzę, ja w to nie wnikam, tylko musimy powoli po prostu stąd uciekać, bo już się dzieje agresywnie, widzowie. Więc po prostu, widzę, robimy tak, widzę, robimy sobie tak i po prostu sobie na cilu uciekamy, widzę, oni myślą, że mnie zabiją. Ja po prostu, widzę, sobie na cilu uciekam, no i widzę, robię narra, siema. Dobra, widzę, ja sobie przyszedłem tutaj oczywiście na, widzę, przyszedłem sobie na H3 na Netherite i widzę, że mnie bije już jakiś ziomek, więc widzę, jakaś Maja Wiśniewska, on już sobie zaczął orać, tylko on gra, widzę, jakoś tak dziwnie, widzę, że mnie to tak po prostu wkurza, więc po prostu, nie wiem, on skacze, widzę, daje mi łeba i mnie bije, ale przez to, że mamy tak dobry set, on nam praktycznie nic nie zadaje, więc ja mam po prostu pomysł, widzę, robimy tak, widzę, musimy sobie tutaj elegancko do niego zejść, no i patrz, widzę, robicie po prostu tak, bijecie się cały czas z nim, on, widzę, nie wiem, widzę, on tak głupio gra, że miasto to dobija, widzowie, więc widzę, robimy po prostu tak, widzę, on jest po prostu, widzę, głupi, on jest po prostu głupi, on, widzę, nie wie, co się teraz stanie, on, widzę, po prostu ucieka i mi daje łeba, jedyne, co on, widzę, robi w tym swoim śmiesznym życiu, więc widzę, po prostu uciekamy troszkę od niego, on, widzę, nie zja koksa, widzę, to jest mega dla nas na plus, on, widzę, nie, widzę, nie miałem usuwacza akurat, nie miałem akurat, widzę, usuwacza, więc będziemy go próbowali bić przez łeby, tutaj elegancko, widzę, pyk, widzowie, dajemy mu tutaj łeba, ale no nie wiem, co ty robisz ze swoim życiem, żeby tak uciekać, naprawdę, to mnie tak już wkurza, daj sobie te jeszcze łeby na łeb człowieku, no i nie wiem, co ty robisz po prostu, nie wiem, co ty robisz, uciekaj dalej, to już mnie z tą elytrą swoją, nie wiem, człowieku, nie wiem naprawdę, co o tym myśleć, nie chcę się nawet na ten temat dalej dyskutować, ale mam nadzieję, że padniesz tak kiedyś na tej elytrze, oczywiście na majstarze, no i teraz, widzę, tutaj łebujemy, próbujemy wszystkich, widzę, tutaj załebować elegancko, ale teraz, widzę, patrzcie, jak ci ludzie tutaj spróbują, oho, no i widzę, znowu on przyjdzie, zaraz znowu sobie da łeby na głowę, widzowie, znowu zaraz założę elytrę, chyba że cię zabijemy! Nie, widzę, niestety się nie udało, ale lecimy za tym oponentem, no i kurde, niestety się nie udało. Widzowie, oni wszyscy od nas uciekli, bo jestem tu tylko tutaj ja i ziomek z mojego klanu, widzę, a oni już wszyscy się, widzowie, obstrali i wszyscy już zdążyli uciec, ale widzę, próbuję go zdropować, no ale niestety się nie udało, bo już przechodzą jego oczywiście koledzy śmieszni. Widzę, ja tutaj biję to cyklopa, ale oni są naprawdę tragiczni. Widzę, ja cały czas biję tego ziomeczka, zobaczymy, czy uda nam się go zabić, widzę, ja go cały czas hitam. No i czy to się nam uda, widzę, on dostał po totemie, już widzę, było tak blisko, że naprawdę, widzę, ja tutaj go hitnąłem w locie, znowu w locie i widzę, może byśmy jak za... Nie, widzę, on znowu zjadł koksa, znowu w locie go hitnę, widzę, normalnie killaura, nigdzie, widzowie, nic nie piszę, że tam nie wyszło, że mam jakieś cheaty, widzowie, ale dobra, widzę, patrzcie, tam ludzie są znowu i spróbujemy ich po prostu zdropować. Nie wiem, czy to po prostu nie jest cheater, widzę, bo on ma chyba, widzę, po prostu cheaty, więc pomagamy naszemu ziomkowi, widzowie, bo ten ziomek ma cheaty, widzowie, więc klipujcie to i jeśli ziomek o nią zginie, bo ten ziomek, widzę, ma cyklopa i on po prostu używa cheatów, jeszcze współpracuje, widzę, z innym klanem, więc to jest na serio mega słabe zachowanie, więc widzę, próbujemy go zdropować, no i widzicie, on nawet się nie przejmuje, on cały czas biegnie i go hita, nawet nie zmienia tych, co widzę, totemów, więc widzę, naprawdę, to jest jakiś hicior, więc po prostu pomagamy mu cały czas, więc widzę, bijemy tego ziomeczka, no i próbujemy
naprawdę, próbujemy mu pomóc. Widzowie, mam nadzieję, że nasz ziomek da radę przeżyć, widzowie, bo to jest naprawdę słaba akcyjka. Teraz widzę, napiszemy do mojego ziomka, uciekłeś, misiu, widzowie. No i napiszemy do niego tak, no i zobaczymy, widzowie, czy mu się udało tam uciec. Dobra, widzowie, ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Strzelcie suba z dzwonem, łapkę w górę. No i co, widzę? Widzimy się w kolejnym odcinku. Strzelcie na pewno lajka, macie teraz 3 lajka. No i co? Narrr!